Pan minister jest jednocześnie członkiem Komitetu do spraw cyfryzacji, o której wspominał pan wicepremier Gawkowski, ale również członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Więc jest idealną osobą, żeby o tym porozmawiać, o koncepcji w kontekście unijnym, kontekście polskim i kontekście polskiej prezydencji. I pytanie, czy my możemy nadrobić czas w obszarze konkurencyjności. Porozmawiamy o polityce przemysłowej i deregulacji. No właśnie. Przechodząc do sedna sprawy. Jak z tą naszą europejską konkurencyjnością wobec polityki przemysłowej Stanów Zjednoczonych, Chin, subsydiów, IRA i tak dalej? Jak to wygląda? To jeszcze pozwolę sobie dodać, że mam to szczęście, że jestem przedstawicielem Polski w Radzie Unii do spraw konkurencyjności i właśnie tam te wszystkie bardzo ciekawe dyskusje się odbywają. No i rzeczywiście teraz mamy kluczowe pytanie, czyli z jednej strony mamy Chiny w sposób ewidentny subsydiujące swoich producentów, stworzące im możliwości ekspansji na rynek europejski, gdzie my mamy poczucie, że ta konkurencja nie jest równa, to trzeba sobie wprost powiedzieć. Z drugiej strony mamy konkurencję ze Stanów Zjednoczonych, znaczy IRA, IRA. Jest bardzo dobrze ocenianym instrumentem i też instrumentem, którego my nie możemy po prostu powielić. Dlaczego? Dlatego, że IRA się opiera przede wszystkim na podatkach, na zachętach podatkowych. My nie możemy na poziomie unijnym takiego rozwiązania przyjąć, ponieważ podatki są cały czas kompetencją narodową, więc nie ma możliwości, żeby po prostu skopiować te rozwiązania, które już są. Jednocześnie widzimy, że jeżeli nic się nie wydarzy, to po prostu i innowacyjny przemysł nie będzie lokowany tutaj w Europie, ale też ten przemysł, który tradycyjnie był mocny w Europie i który miał też duży potencjał wzrostu, po prostu sobie nie poradzi. Więc teraz zaczęliśmy już i tutaj zwracam Państwa uwagę na parę pomysłów, które, czy nawet już przepisów, które są już wdrożone albo już są na końcówce. Po pierwsze CHIPS Act, po drugie Critical Raw Materials Act, po trzecie Net Zero Industry Act. To mamy takie modelowe rozwiązania, które pokazują nam, w jaką stronę myślę, że też przyszła Komisja Europejska będzie szła. I teraz początek 2025 będzie bardzo ciekawy, bo będziemy mieli z jednej strony nową komisję, będziemy mieli też polską prezydencję. I takie podstawowe pytanie, z którym się teraz mierzymy, myśląc o tych wszystkich rozwiązaniach, to czy powinniśmy zgodzić się na większą pomoc publiczną? Ponieważ teraz mamy poluzowane zasady pomocy publicznej. Na przykład Niemcy bardzo hojnie z tego korzystają. Też z obiektywnych powodów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę musieli po prostu pomóc części przemysłu przetrwać. No ale wykorzystują tę pomoc publiczną też, żeby promować rozwiązania innowacyjne. Jeżeli pójdziemy tą ścieżką pomocy publicznej, no to się skończy tak, że firmy będą przychodzić po kolei do państw członkowskich i pytać, kto da więcej. No i teraz pytanie, czy ktoś da więcej w Europie, więcej niż Niemcy czy Francja? No pewnie nie. To nas jako kraj postawi w trudnej sytuacji i też nie pozwoli na budowę łańcuchów wartości w całej Europie. Więc wiemy, że takiego rozwiązania nie chcemy. Nie chcemy, żeby to było rozwiązanie oparte na pomocy publicznej przyznawanej na poziomie krajów. Więc teraz trwa dość interesująca dyskusja, jak możemy stworzyć narzędzia na poziomie europejskim, też narzędzia finansowe, które jednocześnie będą brały pod uwagę tak zwaną dywersyfikację geograficzną. Bo znowu, jeżeli byśmy się skupili tylko na potencjale tym najbardziej innowacyjnym, to taki kraj jak my po prostu by na tych funduszach stracił, tak jak na przykład z Horyzontu specjalnie dużo pieniędzy nie bierzemy. No i ostatnia rzecz, żeby już tak bardzo nie przedłużać. Rozmawiamy o konkretnych sektorach i państwa członkowskie już coraz chętniej wychodzą z propozycjami dotyczącymi konkretnych sektorów. Na ostatniej Radzie Konkurencyjności, dosłownie w ostatni czwartek, bardzo wyraźnie pojawił się przemysł stoczniowy, ale też bardzo wyraźnie się już mówi o przemyśle farmaceutycznym.
No tak, ale też mówi się o deregulacji rynku wewnętrznego i może to są te nisko wiszące owoce. Oczywiście tutaj prześmiewczo mówię, bo wydaje mi się, że wszyscy mówimy o deregulacji, ale biegunka regulacyjna trwa, nie tylko w Unii, ale również w Polsce, bo regulacji będzie więcej, też z punktu widzenia ochrony konsumentów. Ale rynek wewnętrzny dobrze funkcjonujący, tego bardzo wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jest główną korzyścią uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Gdyby nie jednolity rynek unijny, to polski PKB byłby o 31% niższy. I to jest badanie Polskiego Instytutu Ekonomicznego z ubiegłego roku. Więc wspierajmy ten rynek wewnętrzny, ale czy mamy szansę na deregulację tego rynku, co wiele osób zapowiada w Unii, w tym Thierry Breton, zdaje mi się. No tak, Unia się nawet zobowiązała, że w obszarze tak zwanym better regulation obniży obciążenia administracyjne biznesu o 25%. No to jest ciekawa deklaracja, bo co to znaczy 100%? I my cały czas nie wiemy, co to znaczy te 100%, więc mówienie, że obniżymy o 25% jest takie, no bym powiedział, spod dużego palca. Natomiast ewidentnie widzimy duży potencjał do tego, żeby te regulacje, zobowiązania regulacyjne wobec przedsiębiorców ograniczyć. I są dwie ścieżki rozwiązań dyskutowane teraz na poziomie unijnym. Jedno to jest po prostu, że zmieniamy przepisy tak, żeby tych obciążeń raportowania zwłaszcza było mniej. Tutaj pewnym wyzwaniem jest to, że administracja czy krajowa, czy Unia potrzebuje danych, żeby móc kształtować polityki publiczne. Tak? Czyli jeżeli państwo jako firmy raportują coś do administracji, no to na tej podstawie w idealnym świecie powstają polityki publiczne, tak? Oparte na danych. Jeżeli tych danych nie będzie albo dostęp do nich będzie bardzo utrudniony, no to wtedy mamy jakieś wyzwanie. Więc pierwsza ścieżka to jest tak, w niektórych obszarach pewnie możemy te raportowanie ograniczyć. Druga ścieżka, bardzo mocno zresztą promowana przez Danię i tutaj się, myślę, że się zgadzamy jako kraj, to jest wykorzystanie narzędzi cyfrowych. Dzięki cyfryzacji niektórych form raportowania jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której te same dane trzeba będzie wysyłać tylko raz do administracji, a nie do trzech różnych punktów. I na przykład tak jak rozmawiałem z firmami telekomunikacyjnymi, to bardzo często podnoszą, że dokładnie te same dane, tylko w innych tabelkach, wysyłają do różnych resortów. No, powiedzmy sobie szczerze, tak nie powinno być. Znaczy, i to też w ten sposób myślenia na poziomie krajowym się zmienia. Ostatnio przykład z życia. Ostatnio byłem na zespole programowania prac rządu, gdzie pojawiła się jakaś propozycja i nie tylko ja jako, że tak powiem, przedstawiciel biznesu czy resortu, który z biznesem współpracuje, ale też inne resorty zauważyły, no dobrze, ale przecież te dane już są w administracji. To dlaczego my nakładamy, chcemy nałożyć kolejne zobowiązanie? Więc powiedziałbym, że są dwie ścieżki. Po pierwsze ograniczanie regulacji i tu nie jest jakoś super łatwo. Po drugie wykorzystanie narzędzi cyfrowych i tu widzę większy potencjał. No tak, ale Unia to my i też to są nasze regulacje. No ale zejdźmy na nasz krajowy podwórko, panie ministrze, bo to chyba najbardziej interesuje przedsiębiorców, którzy od lat zwracają uwagę na grzechy polskiego systemu procesu stanowienia prawa. Czyli pośpiech, wrzutki poselskie, nawet kwestia nadregulacji, czyli nieprzestrzeganie zasady Unia Europejska plus zero, czyli mamy nadregulację, mimo tego, czyli chcemy więcej zakazów, nakazów, niż to wynika z dyrektyw. Czy tutaj jest jakiś pomysł, tak, w rządzie, żebyśmy my na krajowym podwórku również zmniejszali zjawisko nadregulacji i żebyśmy szli w kierunku deregulacji? To było trudne pytanie. Tak. Nie, no, nie wiem, czy trudne. Mogę państwu opowiedzieć o procesach, które trwają. Znaczy, po pierwsze, w ministerstwie mój szef, minister rozwoju i technologii, powołał niedawno pełnomocnika do spraw deregulacji, pana Mariusza Filipka. Po drugie, zaczął funkcjonować też w naszym resorcie zespół do spraw deregulacji. I to jest oczywiste, że to będzie ciągły proces. Pierwsze efekty spotkań tego zespołu będą widoczne już niedługo. Zostanie skierowana propozycja
na Radę Ministrów. Między innymi tam się znajdą takie dość proste rzeczy, ale to często chodzi o proste rzeczy, jak dokumentowa forma leasingu. Trzecia rzecz, gdzie sobie obiecuję chyba najwięcej, to Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pod mocnym przewodnictwem ministra finansów. I tam jest taka koncepcja, że na KERM-ie nie będzie rząd pracował na konkretnych rozwiązaniach legislacyjnych, ale będzie działał na zasadzie non-paperów, czyli dany resort przychodzi z koncepcją zmiany, ta koncepcja jest dyskutowana i dopiero potem wchodzi w taką tradycyjną ścieżkę regulacyjną. I to może spowodować, taka jest nadzieja, że regulacje, które będą tworzone, będą bardziej strategiczne, ale też, że będziemy siebie nawzajem jako resorty widzieć, że nie będzie tego silosowego myślenia, bo skąd się bierze często nadmiar regulacji? Tak jak już wspominałem, że różne resorty chcą, czy różne kawałki administracji chcą te same dane wyciągnąć od przedsiębiorców i tworzą sobie prawo. Jeżeli będziemy mieli taką strategiczną dyskusję i na poziomie zespołu, ale też na poziomie bardzo politycznym, Komitetu Ekonomicznego, to mam nadzieję, że jesteśmy w stanie to ograniczyć. Jeszcze powiem o rzeczy z perspektywy europejskiej. Jest takie ciało, które się nazywa Single Market Enforcement Task Force. To jest ciało, gdzie spotykają się przedstawiciele administracji. My chcielibyśmy bardzo, żeby właśnie za polskiej prezydencji stworzyć takie rozwiązanie, że to ciało spotyka się też z przedsiębiorcami. Mam wrażenie i powiem to Państwu zupełnie szczerze, że jak spotykam się z częścią ministrów z innych krajów, oni nie byli w swojej karierze przedsiębiorcami, to z nimi rozmowa jest bardzo teoretyczna. Czy część europosłów, czy też część posłów, którzy nie mają tego doświadczenia biznesowego. Oni coś przeczytali, co biznes przyniósł, tak? Ale nigdy sami nie wypełniali jakiejś tabelki, żeby coś zaraportować. Ja mam to szczęście, że jako rolnik prowadzący też poza rolniczą działalność gospodarczą musiałem tabelek wypełniać bardzo dużo. W związku z tym widzę szansę, że jeżeli biznes rzeczywiście do tego Single Market Enforcement Task Force przyjdzie z konkretnymi rozwiązaniami, to też Unia będzie, czy Komisja Europejska chętniej podejdzie do pewnych zmian. To już jak rolnicy mają tyle formularzy do wypełnienia, to co dopiero zwykły przedsiębiorca, który nie ma ziemi, a zajmuje się cyfryzacją, to dopiero jest kłopot. No i właśnie, to bardzo dobrze, że wygląda, że proces jest lepiej poukładany. Pytanie jest, jakie jest miejsce też wpływu biznesu, wpływu w sensie pozytywnym, tak, na regulacje w tym całym procesie. Jak zrobić, żeby nowe regulacje widziały potrzeby biznesu, odbiorców, po prostu przedsiębiorców, którzy naprawdę wiedzą, o co chodzi. W którym miejscu? Czy to jest jeszcze przed KERM-em, czy już tylko w Radzie Dialogu Społecznego? Są takie dobre przykłady, na przykład Fundacji Rodziny, które były dyskutowane z przedsiębiorcami wcześniej. To jest jeden z licznych dobrych przykładów udanej legislacji. W którym miejscu? Panie ministrze. Nie, ja bym w ogóle rekomendował, żeby, i to Państwo świetnie wiedzą, że ta dyskusja z biznesem powinna się odbywać jeszcze wcześniej, nie na poziomie Rady Dialogu Społecznego, bo wtedy już mamy, że tak powiem, wszystko gotowe i ciężko jest wprowadzić jakieś zasadnicze zmiany, tylko powinniśmy ten dialog prowadzić zdecydowanie wcześniej. Dlatego mamy po pierwsze pełnomocnika do spraw deregulacji w ministerstwie. To jest osoba, z którą Państwo możecie się bezpośrednio kontaktować. Dlatego też mamy ten zespół, ale dlatego też my jako ministerstwo jesteśmy otwarci na kontakt z biznesem. Z jednym zastrzeżeniem, że przede wszystkim przyjęliśmy sobie taką, że tak powiem, wewnętrzną politykę, że też z powodów przejrzystości procesu wolimy spotykać się z izbami, ze stowarzyszeniami przedsiębiorców, a nie z pojedynczymi przedsiębiorcami, żeby nie było tych zarzutów, które na przykład mieliśmy ostatnio bardzo głośne sprawy na poziomie unijnym, że jakieś rozwiązania są tworzone pod konkretne firmy. Zależy nam na tym, żeby ten proces był przejrzysty i zrozumiały i też dostępny dla wszystkich uczestników rynku. Więc jest absolutna otwartość na to, żeby w ten sposób z firmami się spotykać, co ja robię zresztą cały czas. No to fantastycznie, to fantastyczna deklaracja. I teraz wróćmy do polskiej prezydencji, ponieważ rzeczywiście będziemy mieli w pierwszym półroczu przyszłego roku. No i Polska też może mieć swój wkład. Zawsze korzystaliśmy ze wspólnego, jednolitego rynku unijnego.
To była wielka wartość dodana dla polskiej gospodarki. Tak jak mówiłem, to jest 30% wyższy PKB dzięki jednolitemu rynkowi. Pytanie jest takie, jak, na jakim poziomie będzie poziom aspiracji polskiego rządu wobec prezydencji? Już trwają przygotowania, czy może pan minister uchylić rąbka tajemnicy? Na koniec to byłaby puenta naszej debaty. To chyba nie jest tajemnica, że my rzeczywiście potraktowaliśmy w rządzie prezydencję jako priorytet i widzimy, że część rzeczy nie była traktowana tak priorytetowo, jak myślę, że powinny być. W związku z tym teraz wykonujemy bardzo dużo pracy. Akurat mój resort miał to szczęście, że był dość dobrze merytorycznie przygotowany, ale są resorty, które naprawdę muszą nadrobić dużo, dużo pracy, a czasu już mamy bardzo niewiele. Chciałbym powiedzieć w tym obszarze naszym konkurencyjności o ważnych uwarunkowaniach. Po pierwsze, zaraz mamy wybory do Parlamentu Europejskiego, co spowoduje, że zaraz będziemy mieli nową Komisję Europejską. Co to znaczy zaraz? Czy ta komisja będzie w listopadzie? Pewnie nie. Najpewniej, i teraz tak się wszyscy już na forum brukselskim zgadzają, że pewnie to będzie grudzień, styczeń. Jeżeli to będzie grudzień, styczeń, to właśnie wchodzi w naszą prezydencję. I wtedy skąd my mamy wiedzieć, co komisja położy na stole, jakie propozycje, jeżeli ta komisja właśnie przyjdzie? Oczywiście te prace już w komisji na poziomie urzędniczym trwają, no ale decyzji politycznych nie ma, bo nie wiadomo, jak będzie wyglądała nowa komisja. Do tego i tutaj w obszarze konkurencyjności są dwa bardzo ważne raporty, które pojawią się w najbliższym czasie. Pierwszy to jest raport byłego premiera Włoch Enrico Letty dotyczący przyszłości rynku wewnętrznego. To będzie najpewniej w kwietniu. I drugi raport Mario Draghiego w czerwcu, no, też o konkurencyjności. Zobaczymy, jak te dwa raporty będą się ze sobą zgrywały. I myślę, że one będą stanowiły taką ideową, filozoficzną, bym powiedział, podstawę do naszych dyskusji. Więc ja się spodziewam, że w trakcie naszej prezydencji my będziemy mieli bardzo dużo tak zwanych policy discussions, że jeszcze niekoniecznie będziemy pracowali nad aktami legislacyjnymi, tylko będziemy wyznaczali kierunki dalszych prac. Więc to jest ogromna okazja, żeby też powiedzieć, że tak, te konkretne sektory uważamy za kluczowe i chcemy, żeby Komisja Europejska w ciągu paru miesięcy położyła coś na stole. Oczywiście część rzeczy będziemy musieli dokończyć, już wiemy, że niektóre trilogi będziemy prowadzić najpewniej my, zobaczymy, jak sobie poradzą Węgrzy. I ta dyskusja będzie też o tyle ważna, że w drugiej połowie 2025 z kolei zaczniemy dyskusję o przyszłych ramach finansowych. Więc jeżeli rozmawiamy o polityce przemysłowej, jeżeli rozmawiamy o funduszowym wsparciu polityki przemysłowej, no to musimy sobie też powiedzieć jasno, no naszym celem jest jednak to, żeby ta koperta narodowa w polityce spójności była maksymalnie duża. Więc musimy zadbać o to, żeby te interesy były zrównoważone. Widzicie państwo, chyba to jest bardzo optymistyczne. Tu chciałbym bardzo podziękować panu ministrowi za tą otwartość, zwłaszcza wobec środowiska biznesu, wobec przedsiębiorców. I zwróć uwagę na koniec, że stoimy przed oczywiście tym wyzwaniem konkurencyjności europejskiej gospodarki. I rozwiązaniem jest dobre poukładanie procesu. Jak jest dobrze poukładany proces, to rzeczywiście są dobre rezultaty i chyba w tym kierunku zmierzamy. Pan wicepremier Gawkowski mówił, że ewolucja, nie rewolucja, ale takie trochę rewolucyjnego myślenia, że już nie mamy czasu do stracenia, też powinna przyświecać tym zmianom. Cieszę się bardzo, panie ministrze, że mamy duże aspiracje, że mamy dobre przygotowania na temat polskiej prezydencji w dobrym kierunku, że mamy propozycje dotyczące również drobnych, ale istotnych dla przedsiębiorców ułatwień w zakresie technologii transformacji cyfrowej. Tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć i życzyć wszystkiego powodzenia w realizacji tych planów.